Drodzy braterstwo, na wstępie chcę przeczytać dwie myśli, które być może czytając książki posłańca pańskiego Ellen White mogliście natrafić, być może nie natrafiliście na nie, dlatego przypomnę. Wiele ludzi oczekuje pomyślnej przyszłości, nie spodziewając się, że nadchodzi dzień, kiedy jak piorun przyjdzie kres wszystkim planom człowieka. Jeszcze jedna myśl na wstępie. Wśród ciemnej nocy Bóg przyjdzie, by wybawić swój lud. Są to pozycje wydarzenia czasu końca, patriarchowie i tak dalej. Drodzy braterstwo, te dwa cytaty przynajmniej przypominają nam, że już niedługo, ponieważ ciemność grzechu objęła świat, niedługo Jezus powróci. Pamiętam kiedyś z młodości adwentowej, a było to ponad pół wieku temu, drodzy, w jednym ze zborów, gdzie pracowałem, był zegar. Zegar, który nie chodził tak jak wasz. Był zegar, duży zegar i wskazówka mała. Nie, ten chodzi, bracie Janku, tylko mówię, tamten nie chodził. Wskazówka mała na 12 i duża gdzieś minutę może przed 12. Czyli pokazywał ten czas wszystkim, którzy przychodzili, że to już czas bliski, a to było ponad 50 wiele lat temu. Pytam się, jak dzisiaj jest blisko, jest czas powrotu Jezusa. Prawdopodobnie ta wskazówka duża. Nie wiem, czy dziś jeszcze ten zegar jest do tej pory w tym zborze, ale bo to był w innych terenach, czy ona nie została przesunięta i nie powinna być przesunięta i równo już z tą małą, że jest ten czas. Jak Pan powiedział, że wśród ciemnej nocy Bóg przybywa, by wybawić swój lud. I historia, którą znacie, historia Sodomy i Gomory, historia rodziny Lota, ona przypomina, że nadchodzi dzień, kiedy nie tylko mamy wyjść z zamieszania z Babilonu, o czym Jan pisał w objawieniu, ale mamy wyjść na spotkanie, jeśli żyć będziemy, a jeśli nie, to wstaniemy, na spotkanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Otwórzmy zatem Księgę Pierwszą Mojżeszową. Braterstwo z Ukrainy będą czytali też sobie, to będą wiedzieli dokładnie, o jakie myśli chodzi. 19 rozdział pierwszej Mojżeszowej i tam, gdy w 19 rozdziale czytam wiersz 29, takie słowa na początek. A Bóg, niszcząc miasta tego okręgu, wspomniał na Abrahama. Na Abrahama, ojca wiary. I ocalił Lota od zagłady, gdy zniszczył miasta, w których mieszkał Lot. W tych miastach było mnóstwo ludzi. To było miasto połączone tak Bielsko i Biała. Bielsko-Biała z Radem kiedyś było osobno. Tak samo Sodoma i Gomora tworzyła jedno miasto, chociaż były to dwa. Pod lustrem wody Morza Martwego. Jakbyście tak, nie wiem, mapy. Jakbyście tak wzięli Palestynę, ziemię obiecaną, u góry El-Hul jezioro, Jordan na dół, jezioro Genezaret, czy morze Genezaret i na dół Morze Martwe. To tam pod lustrem Morza Martwego, na 40-50 metrów, archeologowie odkryli ruiny miasta, gdzie mury były z kamienia. Kamienia, który tam jest już oczywiście oziębiony przez wodę, ale w formie lawy jest. Jak wielki ogień musiał być, o czym za chwilę powiem. Dlatego też w tych miastach było mnóstwo ludzi. A co czytamy? Że Bóg ocalił Lota. Tego wiernego, jak dziękuję za pieśń, którą wybraliście, a szczególnie za ten refren. Obojętnie, która siostra wybrała, czy brat. Drodzy, Pan zwoła swoich wiernych, bo Pan do nich się zwrócił, aby wiernych swoich wyprowadzić, chociaż ich niedużo było. Pamiętacie, gdy Abraham się modlił, to na ilu skończył? Na 10. Gdyby było,
a nawet nie było 10, bo zniszczone zostało. Miasto Sodoma i Gomora były piękne miasta. Bogate miasta. Tam była tropikalna roślinność, owoce, łany zbóż, oliwek i różnych innych drzew. Stada owiec, kóz pasły się na zielonych łąkach, żyznych łąkach. Bogactwo. Bogactwo i nadmiar tego, co było, uczyniło ludzi, że oni jakby się pławili. Mamy takie słowo polskie, zastąpić je jakim słowem można, że ludzie się lubili, lubowali w tym, lubowali się w tym, że mieli tak wielki dobrobyt. Pamiętacie, kto to miasta sobie wybrał? Ten, o którym będziemy mówić. Tak, pewnie. Któż by tego nie wybrał, kto pójdzie tam na górę, gdzie tam nic nie rośnie i tak dalej, jak Abraham wybrał. Drodzy, lecz ludzie ci obrażali Boga. Mieszkańcy mam na myśli. I deptali Jego prawo. Prawo, które Bóg wydał ludziom, gdy byli przypominając na pustyni, a przecież to prawo jest, jak psalmista pisze, pod nóżkiem tronu Bożego. Wieczne, tak jak Bóg jest wieczny. I pewnego popołudnia do Sodomy i Gomory przyszli wędrowcy. Przyszli wędrowcy, których w 19 rozdziale pierwszej Mojżeszowej opisuje tak mąż Boży o nich. Od pierwszego wiersza. A pod wieczór dwaj aniołowie przyszli do Sodomy, ale to oni byli w postaci ludzkiej przecież. Lot ujrzał, powstał, wyszedł na ich spotkanie, pokłonił się i powiedział: proszę, wejdźcie do mojego domu, do sługi, przenocujcie, nogi umyjcie, a wczesnym rankiem możecie pójść dalej. Nie, będziemy nocować na dworze. Lecz oni bardzo nalegali na nich. Wstąpili więc do niego, do domu, a on wyprawił im ucztę, upiekł prześniki i jedli. Aniołowie w postaci wędrowców przyszli tam do Lota. Drodzy, historie biblijne, one nie są odosobnione od doświadczeń, które my przeżywamy. Ktoś powie, no tak, tyle lat temu to mogli się pomylić, czy pisarze, czy coś, tłumacze pisma może. Nie, ta historia jest prawdziwa, bo kiedy hebrajski czytamy, jest to samo. Ale chcę wam powiedzieć, że aniołowie dzisiaj przychodzą również do nas, tylko nie zawsze wiemy o tym. Ponieważ, jak wspomniałem, ja już ponad 50 lat pracuję w kościele, dzisiaj już charytatywnie, ale pracuję. W związku z tym, drodzy, wiele doświadczeń z pracy misyjnej mojej, czy moich współpracowników, czy moich braci, którzy już dzisiaj śpią w prochu ziemi, czekając, nie wiedzą, ile czasu mija, czekając na przyjście Jezusa. Ale chcę wam opowiedzieć o jednym z braci, kolporterów, bo ja też jako kolporter byłem na początku. Bracia z Ukrainy wiedzą, co to jest kolporter. Wiecie, to bierze literaturę. Ja znam też historię z waszego kraju też, ale dzisiaj nie opowiem tego. Wy je na pewno lepiej jako bracia stamtąd pochodzący czy siostry znacie. Ale ten kolporter szedł od wioski do wioski. Doszedł do gdzieś do połowy może wioski, sprzedawał, bo kiedyś się sprzedawało literaturę, nie dawało. Ludzie, kto chciał kupić, to kupił, kto nie chciał, to nie kupił i nie wziął w ogóle. I on doszedł tak do połowy gdzieś wioski, brakło mu czasu, a więc wrócił do domu i po kilku dniach wrócił do tej wioski, żeby dalej dokończyć tej pracy. Ale w tym czasie ludzie, którzy kupili te książki, zanieśli wiadomo do kogo, do duchownego swojego kościoła, pokazali, ten duchowny przewrócił kartki tam niektórych książek i powiedział: więcej nie kupujcie, na kazaniu powiedział, nie kupujcie książek żadnych, bo to nie są tego kościoła, tylko z jakiegoś innego i tak dalej. Tak. Nie będę używał słów, których on używał. Ale drodzy, gdy przyszedł ten dzień, nasz brat pojechał tam, wziął torbę i
szedł do miejsca, na którym skończył, żeby o dalsze domy odwiedzić. I kiedy szedł, już był blisko tych domów, naprzeciw niego czterech młodych ludzi, gdzieś plus minus 17-20 lat mieli. I szli z kijami. Nie przypuszczał na początku, co może być. Myślał sobie, może idą gdzieś krowy szukać, które uciekły, albo jakieś inne zwierzęta, albo się boją, nie wiem, wilków, chociaż tam nie widział wilka żadnego, no ale powiedzmy. A oni szli po to, że ktoś im powiedział, aby tak może nie zabili, ale tak dokładnie go tłukli, żeby on więcej tu nie przychodził i nie głosił inną naukę. Nazwano tą naukę herezją. Drodzy, chociaż o herezji jest napisane w Dziejach Apostolskich, że też mówiono o Ewangelii tak, że herezję głoszą i tak dalej. Ale wracając tu. I drodzy, kiedy oni przyszli tak na odległość, ja wiem, 5 metrów, 6 może, jak moja do brata tutaj, Wantuloka, czy może dalej troszeczkę. Drodzy, nagle ci się zatrzymali chłopcy i jak zaczęli krzyczeć i odwrócili się, kije porzucili, uciekali tak do domów, z których pochodzili. Prawda jest, że ta historia miała miejsce gdzie jakieś 40 lat temu, ale to nie znaczy, że dzisiaj się nie dzieją tak. Bo tego brata już dawno spoczywa w prochu ziemi. Ale wracając do tego, ten brat nie wiedział, dlaczego oni uciekają. Nie, może wewnątrz się domyślał, że może oni chcą mu krzywdę robić czy coś, ale nie wiedział, dlaczego uciekają. Kiedy przyszedł do domu, na którym tam zakończył pracę, w tym domu był jeden z tych młodych ludzi i on go poznał. Ale ten młody człowiek pyta się, proszę pana, kto z panem szedł razem? On tak się zastanowił, bo ja byłem sam. Nie, pan nie był sam. Obok pana szedł dziwny żołnierz. Nigdzie nie widzieliśmy takiego ubioru, lśniący ubiór. Był wyższy od pana przynajmniej o pół metra, potężny. I ubiór miał tak lśniący, nie wiemy z czego ten ubiór był, że blask jego nas oślepiał i myśmy, chłopaki, uciekli. A dlaczegoście przyszli w ogóle i uciekali? No dlatego, że ktoś nam powiedział, żebyśmy pana zbili, żeby pan tu więcej nie chodził i tak dalej. Aha, mówi, to ja wiem, kto był. Kto był? Anioł, który przyjął postać ludzką. Oczywiście, że tak. Także to się nie dzieje, tysiące lat temu nie działo, że przyszli w postaci ludzkiej aniołowie. Dzieje się i dzisiaj. Mógłbym w historii wiele takich opowiadać. Ale wracając. I drodzy, przyszli ci wędrowcy do niego, on ich ugościł. Ale kiedy oni weszli do środka, czytamy 19 rozdział, cały czas pierwszej Mojżeszowej, 4-5. Zanim się położyli, mieszkańcy miasta, mężowie z Sodomy, od najmłodszych do najstarszych, otoczyli dom i wywołali Lota i rzekli do niego, gdzie ci mężowie, którzy przyszli do ciebie, wyprowadź im, a z nimi się zabawimy. Tu mamy słowo, poigrali, to nie jest dokładne słowo, zabawimy się z nimi. Aczkolwiek wiadomo, o grzech chodziło. Wtedy, drodzy, gdy Noe mówił, oczywiście nie róbcie krzywdy i tak dalej, to są moi goście i tak dalej, oni nie chcieli słuchać. Gdyby nie reakcja Boga, byliby może i nawet zabili Lota. Ale czytamy w wierszu 10 i 11 takie słowa. A owi mężowie wysunęli ręce, ci, którzy przyszli, i wciągnęli Lota do domu, a drzwi zamknęli. Ale to, co się stało za drzwiami na zewnątrz teraz, popatrzcie, posłuchajcie. A mężów, którzy byli u drzwi domu, od najmłodszego do najstarszego, porazili ślepotą tak, że daremnie się trudzili, by znaleźć drzwi ucieczki, żeby uciec stamtąd. Oślepieni zostali. Taka była reakcja Boga. Bóg czuwa nad swoimi dziećmi. Nie rozumiem, dlaczego wiele wydarzeń się dzieje. Naprawdę, mówię tym ludziom, zapytamy Boga na nowej ziemi. A jak to nie są adwentyści, jakoś staramy się tłumaczyć. W taki ludzki, jak rozumiem, sposób. Może nieraz i niewłaściwy, ale na pewno nieobraźliwy. Ci ludzie
którzy przyszli jako aniołowie w postaci ludzkiej, oślepili blaskiem swoim, tak jak czterech młodych uciekało, bo taki blask bił z tego ubioru człowieka, który szedł z kolporterem. I wtedy ci młodzi goście, wędrowcy odzywają się do Lota. Ten sam rozdział, 19, wiersz 12, 13. Wtedy mężowie rzekli do Lota: masz tu jeszcze w tym mieście kogoś, zięciów, synów, córki, wszystko, co do ciebie należy. Wyprowadź z tego miejsca. Zniszczymy bowiem to miejsce, gdyż głośna jest na nich skarga przed Panem. I posłał nas Pan, abyśmy je zniszczyli. Wyprowadź. Drodzy braterstwo, zanim do tej historii, chcę na kilka chwil. Ja raczej nie przedłużam, ale przepraszam, może z 5 minut mi się uda przedłużyć. Na kilka chwil odejdę. Drodzy, rodzice, ja do siebie mówię, bo mam 3 synów rodziny i wnuków i tak dalej. Do każdego. Jeżeli jest grzech, wyprowadźmy dzieci z tego grzechu. Jeśli nie możemy, jest rada w chrześcijańskim domu. Ellen White pisała: to, czego nie zrobiliście wcześniej, proście Boga, On może to uczynić. Jeżeli zaniedbaliśmy, nie celowo, ale ze względu jakiejś nieświadomości, nieumiejętności, prośmy Boga, On naprawi to, co nie zostało właściwie zrobione. Przyznając się: Boże, popełniłem błąd. Bóg to wyprowadzi. I dlatego też tu mówi, ci wędrowcy powiedzieli: wyprowadź. Kogo masz? Synów, córki, całą rodzinę oczywiście, nie wszystkich miał, ale wyprowadź, bo zniszczymy to miasto. No ale coś się stało, że to wyprowadzenie tak jakoś się odwlekało, a nadchodzi dzień, jak czytałem na początku, że nadchodzi dzień, godzina, w której nadejdzie koniec, czy nam się podoba, czy nie. Gdybym ten rozdział, z którego cytat wyjąłem, przeczytał, to tam jest mowa, że będzie normalnie do dzieci, będą szły do szkoły, ludzie do pracy lub z pracy i nadejdzie koniec. 16 wiersz. Gdy się ociągał. Są ludzie, którzy mówią: jeszcze nie teraz, jeszcze nie teraz, i kończy się często, nie zawsze, ale często. Dziesiątki przykładów z różnych terenów Polski bym wam mógł opowiadać, które ja przeżyłem, gdzie ludzie nie doczekali chrztu, bo ociągali. I nie żyją. Są tacy, którzy żyją, nie przyjęli. Oczywiście, że tak. Gdy oni się ociągali, wzięli Lota, ci mężowie, za rękę, żonę jego i obie córki, bo zięciowie tam się śmiali, ci narzeczeni się śmiali. I obie córki, bo Pan chciał go szczędzić, i wyprowadzili go i postawili go poza miastem. Tu mi się podoba ten zwrot. On jeszcze piękniej brzmi, gdy w oryginale się czyta, ale on pokazuje tą miłość. Dziś mówiliśmy, przynajmniej w tej klasie, ale we wszystkich na pewno, gdzie ja byłem, gdzie tu brat Kukla prowadził lekcję, o miłości Boga. To jest miłość Boga, że On wyprowadził ich z tego miasta, czy z miast, gdzie miała być zguba. I to jest obietnica dla nas. Bóg nas pewnego dnia wyprowadzi. Może będzie to do grobu. Może będzie to poza nasze miejsce zamieszkania. Ale to będzie już ostateczność. A ta ostateczność to jest dziś, jutro. Już teraz. Wyprowadził ich. I co się stało? Kiedy wyprowadził ich? Tragedia. Ale zanim tu historię prawdziwą. Drugą, kolejną. No bo historię dla dzieci nie liczę. Pierwsza była o kolporterze. Pamiętajcie, to jest bardzo ważne. Druga będzie zaraz. Pewnego dnia, odejdę na minutę znów. Pewnego dnia, nie było tu w tych terenach, tak jestem przy drzwiach, żegnam po nabożeństwie, po okazaniu, i pytam się jednej siostry, mówię: siostro, czy ty pamiętasz kazanie dzisiejsze?
A była to siostra gdzieś może takim wieku średniawym, gdzieś pod 80. A zatem, czy ty pamiętasz, no bo muszę powiedzieć, że średniawy, bo nie powiem, że jestem starzec, a mi już tam do 80 niedługo będzie, ale to powiedzmy. W związku z tym pytam się, siostro, czy ty pamiętasz coś z kazania? Mówi, bracie, kochany, przepraszam cię, ale ja tylko pamiętam historię, którą opowiadałeś. Dobrze, bardzo dobrze, siostro, nie ma problemu. To jest to, czego tobie było potrzeba i co umysł twój mógł przyjąć. Nie ma problemu żadnego. Niech historię pamiętam. Dlatego ja historię prawdziwą opowiadam również. Drodzy, o tym wyprowadzeniu z miasta. Oto w jednym z miast, to z Polski wydarzenie, codziennie od pewnego czasu na ulicy tego miasta, pewnej ulicy, dzielnicy, pojawiała się piękna, podobno opis mówi, że piękna ta niewiasta, młoda, około 18, może 19 lat, która pod rękę prowadziła starszego człowieka, dużo starszego. Ale gdy lecie chodziła, to jego ręce były takie jakby popalone, skóra taka ciemna, twarz poryta, taka jakby spalona i tak dalej. I ona go wyprowadzała codziennie, z nim szła na spacer, gdzieś z godzinę i z godzinę z drugą godzinę wracali i do domu go wprowadzała. Chłopaki, którym się podobała, nie ten starzec, tylko ta, jak mówili, laska piękna, ją zaczepili, gdy już wracała, odprowadziwszy tego średniowiecznego pana. Gdy ją zapytali, mówi, dlaczego ty, taka piękna, młoda dziewczyna, nie prowadzisz pod rękę jakiegoś chłopaka? Czy on ciebie jako takiego starszego, to jest tatuś, dziadek? Nie, to jest obcy człowiek. To obcego człowieka. A ona powiedziała, to jest mój wybawiciel. Dzisiaj wam opowiadałem o człowieku ze strumienia, Stefan na imię ma, który się prawie nie spalił, w tym uratowano go. I mówi, gdy ja byłam małą jeszcze dziewczynką, on uratował mnie. Rodzice zginęli, a on mnie uratował z ognia. Ja mu do końca, jak będzie żył, zawsze będę go wyprowadzać, będę mu pomagać, bo to jest mój wybawiciel. I wtedy chłopaki odstąpili, wiedzieli dlaczego i tak dalej. I drodzy, ta historia przypomina to wydarzenie. Aniołowie wyprowadzili Lota i jego córki. Wyprowadzili dlatego, że wiersz 24 i dalej podaje tak. A może od trzeciego. A gdy słońce wzeszło nad ziemią, Lot wyszedł do Soaru, do następnego kawałeczek dalej miasta. Wtedy Pan spuścił na Sodomę Gomorę deszcz siarki ognia, sam Pan z nieba, i zniszczył owe miasta i cały okrąg i wszystkich mieszkańców owych miast i roślinność. Żona Lota obejrzała się, dlatego stała się słupem soli. Abraham, kiedy wstał wcześnie, udał się na to miejsce, gdzie stał przed Panem, a spojrzał na Sodomę i Gomorę i całą okolicę i ujrzał, że dym wznosił się z ziemi jak dym z pieca. Bo Bóg zniszczył te miasta, tego okręgu. Nadejdzie dzień, kiedy piękne i mniej piękne pałace, domy, wszystko zostanie zniszczone. Przykro mi, byłem przewodniczącym, budowaliście wy, my jakąś tam małą cząstkę diecezji mieliśmy, ale ten dom modlitwy też zostanie spalony. Wszystko zginie. Nie będzie już tego. Ale drodzy, zanim Pan nas wyprowadza z grzechu, to jest pierwsze, a może kogoś wyprowadzi właśnie, bo będzie wiedział, że coś złego czeka mnie i wyprowadzi mnie z tego miejsca czy tamtego i opuszczę swoje domostwo. Może być i tak. Pan dokonał zniszczenia. Znowu na minutkę muszę wyjść. Jeżeli spotkacie ludzi, którzy mówią, że Jezus to jest wcale nie Bóg,
On w Nowym Testamencie się urodził jako jeden człowiek i tak dalej. To jest prawda, że się urodził jako człowiek, tak. Ale on jest Bogiem. Gdy hebrajski tekst czytamy w wierszu 24, to czytamy, że Jahwe spuścił ogień na Gomorę od Jahwe z nieba. A więc dwóch o tym samym imieniu. Mamy Boga Ojca i mamy Syna, którego dziś wiemy Syn. Te same imiona. I Duch Święty w Starym Testamencie też ma Jahwe. Ale to może tak lingwistyczna sprawa. Idę do tej sprawy ważniejszej prawdopodobnie również. A zatem konsekwencje nieposłuszeństwa. Śmierć. I to śmierć w ogniu. Śmierć nie w ogniu palącym się wiecznie, bo Bóg znów jest miłością. On nie będzie dopuści, nie dopuści do tego, żebyś ci zbawieni patrzyli, czy dowiadywali się, jak tam mój ojciec, czy matka cierpią i męczą się i wołają o zmiłowanie. Nie, nie, nie. Ogniu spali się. Koniec. Amen. Nie ma nic. Bóg działał, aby Lot nie zginął. Bóg działa, abyś ty i ja, abyśmy nie zginęli. Ale w patriarchach, prorokach, służebnica pańska pisała, mieszkańcy Sodomy przekroczyli granicę Bożego miłosierdzia. I tu na chwilę będę chciał się przy tym zatrzymać. Oczywiście wspomnę tylko, że dziś, kiedy byście byli tam niedaleko Morza Martwego, to tam mamy mnóstwo tych różnych podobnych słupów solnych i tak dalej, tych stojących, gdzie przewodnicy mówią, o, to jest żona Lota, która ta, czy to jest prawdziwy ten słup żony Lota, czy nie, nie wiadomo, ale ważny jest fakt. Mówią, że tak było. I tu potwierdzają Biblię. Czy to jest ten słup, czy nie, to nieważne. Potwierdzają to wydarzenie. I to ludzie, nie adwentyści przecież, ludzie, którzy jakiegoś tam żydowskiego wyznania są. Odkupienie duszy jest największym skarbem, jaki jest na świecie. Czyli człowiek jest największym skarbem. Dusza to nie jest, to adwentyści wiedzą wszyscy, przyjaciele również, dusza to nie jest jakaś istota niematerialna, która krąży i tak dalej. To jest psychika, to jest krew, to jest człowiek i tak dalej. A zatem ratowanie człowieka. Chrystus zapłacił cenę za ratunek, aby ciebie i mnie ratować. To jest, oddał swoje życie. Bóg w swoim miłosierdziu toleruje grzech. I teraz braterstwo. Nawet jak nic, przyjaciele, nie zapamiętajcie te okazania. Historię może, czy coś. Zapamiętajcie to zdanie. Ja je dwa razy przeczytam. Z książki patriarchowej prorocy. Bóg w swoim miłosierdziu toleruje grzech. Lecz istnieje granica, której człowiekowi przekroczyć nie wolno. Bóg w swoim miłosierdziu toleruje grzech. Lecz istnieje granica, której człowiekowi przekroczyć nie wolno. Zapamiętajmy. Wielu ludzi żyje, a oni przekroczyli już granicę. I oni będą żyć, ale oni zbawieni już nie będą. Granice miłosierdzia Bożego. Zazwyczaj mówimy, że jest to grzech przeciw Duchowi Świętemu. Ja wam przeczytam o dwóch prawdach. Oprócz grzechu przeciw Duchowi Świętemu. Pierwsze. Ludzie nie zwracający uwagę na słowa nawołujące do nawrócenia się z drogi grzechu. Ci przekraczają granice. Jeśli mówisz im Ewangelię, on mówi, i tak dalej, czy nie mówi, tylko pokazuje mimiką, tym wszystkim, co może uczynić, to wtedy oni przekraczają granice. Pewnie ktoś powie, póki żyje, ma szansę, tak. Ale teraz, jeśli on pozostanie w tym, granice przekroczył. Ale drugie, adwentyści, do mnie, do nas, posłuchajcie. Kto twierdzi, że zna Boga i czyni Jego przykazania, mniemamy, że my tak wszyscy uważamy, a sposobem życia przeczy temu twierdzeniu, ten przekracza granice. Że moje życie jest inne niż teorie, którą głoszę. To jest też przekraczenie granic. Nie wolno nam przekraczać tego. Jeśli żeśmy to zrobili, bo jesteśmy, nie ma sprawiedliwego ani jednego, Boże, przebacz mi. Ja to zrobiłem, czy zrobiłam tak w imieniu Jezusa. On przebaczy. Ale starajmy się, pamiętaj na słowa, które dał jawno grzesznicy, jak ją tamkolwiek zwiniemy z Ewangelii Łukasza, Jana 8, idź i nie czyń tego więcej. Oczywiście,
Bóg nie mówi, ja ci tam pokażę. Nie, nie czyń tego więcej. Świat szybkimi krokami zbliża się ku zagładzie. Sprawiedliwi, żyjący z Chrystusem, muszą odgrodzić się od grzechu, nie od grzesznika. A najczęściej człowiek jakoś ma w sobie coś, że nie podobał on mi się, to nie będę z nim gadał. Nie, od grzechu się odwrócić. Ci, którzy słuchają głosu Bożego, opuszczą drogę grzechu, żyć będą z Chrystusem. Ci będą w ochronie Najwyższego. I tego mniej wam dzisiaj potrzeba. Pozostać w ochronie Najwyższego. A zatem historia, na którą Jezus się powołał, Łukasz napisał, to jest historia nie tylko tamtych dni. To jest historia dzisiejszych, mojego i waszego dnia. Bo czas tej nocy ostatniej się przybliżył. Skąd wiem? Cytat Wydarzenia Czasu Końca. Wtedy, kiedy, zacytuję go, bo nie wziąłem ze sobą, ale tak główne myśli pamiętam. Wtedy, kiedy ziemię naszą będzie opuszczało miłosierdzie Boże, na ziemi będą hulały huragany, pożary, trzęsienia ziemi, wojny. Nie macie, nie wiecie o nich? Otwórzcie sobie telewizor. Nie w sobotę. Pójście, czy komputer. Tam macie sprawozdania, tam mamy. Coraz więcej. A zatem coraz bliższy jest dzień zakończenia historii naszej. Ale ci, którzy ochronie Najwyższego przebywać będą, ci będą uratowani. I na koniec, przekroczyłem 10 minut, przepraszam. Chociaż na moim zegarze jeszcze nie ma tego 10 minut. Tu jest na waszym, ale on tak przyspiesza, żeby zakończyć kazanie. 91 psalm, znacie te wiersze, 1-4. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, kto przebywa w cieniu Wszechmocnego, ten mówi do Pana, ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, Tobie ufam. On wybawi Cię z sidła ptasznika i od zgubnej zarazy, piórami okryje Cię i pod skrzydłami znajdziesz schronienie, bo wierność Jego jest tarczą i puklerz. A zatem, kto jest w ochronie Najwyższego, w którym mamy pozostać, kto przebywa w cieniu Wszechmocnego, kto mówi, że Bóg jest ucieczką, to On ma obietnicę. Wy, my mamy obietnicę. On nas pokryje skrzydłami, piórami. A gdy przyjdą strachy nocne czy dzienne, nie ulękniemy się. Dlaczego? Bo Pan jest z nami. Dlatego, drodzy braterstwo, i z Ukrainy, i z Polski, młodsi i starsi, posłanie jest o Sodomie i Gomorze można rozwijać w różnych aspektach, można iść w innych kierunkach również. Ale no pokazuje, że Bóg dzisiaj działa, wysyła aniołów często pod płaszczem jakichś wędrowców, jakiegoś człowieka, czy kogo, czy ludzi. Wreszcie, że Bóg wyciąga rękę do nas, mówiąc, może nieraz opuść to miejsce, wyjdź. A przede wszystkim spójrz, że czas powrotu Jezusa się przybliżył. To posłanie zostawiam z wami sobie. A jeśli byście nie zapamiętali, pamiętajcie o granicy, której nie wolno przekroczyć. I o dwóch historiach, które uczą nas, że Bóg wysyła aniołów. I druga historia, że Bóg jest wybawicielem naszym. Tak, ten starszy już później człowiek, który wybawił tą młodą, piękną kobietę. Niech Bóg błogosławi to słowo w umysłach naszych. Amen.